Aleluja, 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 ja bąble mam.
Moi drodzy, mamy kapitalny czas, rewelacyjne tempo. Z reguły byliśmy prosto na apel. No a skoro jesteśmy wcześniej, to sam apel będzie wcześniej. Bardzo dziękuję porządkowym za naprawdę kawał dobrej roboty w dniu dzisiejszym. Wielki ukłon w waszą stronę. Nagrodźmy ich brawami. Bardzo serdecznie dziękuję medycznym, bo kawał roboty przed wami. Zachęćmy ich brawami. Moi drodzy, można pomału szukać swoich bagaży. Apel będzie za chwilkę tutaj, na placu, bezpośrednio po znalezieniu swoich bagaży. Bardzo serdecznie witamy wszystkich mieszkańców Ślesina, którzy przyszli nas tu przywitać. Szczęść Boże wam. Informacja ważna, informacja specjalna. Pim, 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 wiadomości specjalne. 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 Moi drodzy, tak się złożyło, że ponoć siostra Patrycja i siostra Asia wykazały się większą gorliwością w szukaniu noclegów niż my nawet na modlitwie. Albo może to było połączone i dzisiaj wszyscy mają nocleg po ludziach, mimo że jest nas więcej niż przed rokiem, a przed rokiem nie wszyscy mieli. Więc należą im... Cicho. Cicho, nie wszyscy o tym wiedzą. Należą się im wielkie brawa. Przypominam, że w jeziorze się nie kąpiemy, nie robimy tam prania, ani nie używamy innych rzeczy, bo tak. Za chwilkę siostra Iza będzie ogłaszać kilka rzeczy. Kto nie usłyszy, to będzie miał problem. Dlatego proszę, żeby się skupić, zostawić na chwilę poszukiwania i posłuchać teraz chwilę. Siostry i bracia, mam takich kilka ogłoszeń. Może niech wszyscy jakoś wygodnie wchodzą, bo ja nie wiem, punkt pierwszy, najważniejszy chyba dla wszystkich. Punkt medyczny. Jednak którzy będą potrzebowani, a podzielę jednak większość. Dla wszystkich będzie o godzinie 20:15 na ulicy Świerki w górę 86. Tam się odbywa. Natomiast druga informacja, to tak dla wszystkim. Fajnie się na wszystkim idzie. Jednakowo właśnie jak wszyscy będziemy takich zasad stosować, to będzie właśnie wszystko szło jeszcze lepiej i na pewno wszystko będzie szło sprawnie. Ale nie mówię o organizacji. Chciałem powiedzieć, że dzisiaj po prostu byliście kapitalni i macie świetną formę i dziękuję środkom znakowym i tym, którzy nieśli sztandar i krzyż, bo po prostu w tak sprawnym tempie i też w takiej dyscyplinie, która była utrzymywana praktycznie cały czas, to ja już dawno nie pamiętam, żebyśmy szli w takim dobrym tempie, nie, może poza jednym wyjątkowym odcinkiem. Tempo było naprawdę takie umiarkowanie szybkie, dobre dla wszystkich i pomodliliśmy się i pośpiewaliśmy i przeżyliśmy etap wystupy. Naprawdę bardzo wszystkim serdecznie gratuluję i dziękuję. Dobrze, wracając do punktu medycznego. To tak, wbrew temu, co wcześniej mówił ksiądz Marcin, oczywiście w żartach, do punktu medycznego zapraszam wszystkich, którzy potrzebują, ponieważ mi się zdarzyło tak, że ktoś może nie miał skończonego karku, nie miał bobli na całą stopę. I później przychodzi do nas do punktu po 4-5 dniach w takim stanie, że trzeba było wziąć bardziej na pasę, a po co, razem w
Dokładnie, bo były jeszcze świetne komunikacje, po to więcej czasu masz nawet swojego. Nie, 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 chodzi o pogrzeb, to nie będzie się zdarzyło. Ale nie tak! Właśnie i wtedy ja naprawdę nie mam przeciwko temu, jeżeli rzeczywiście komuś jest słabo, coś tam się dzieje, można podjechać pod ten samochód. Tylko o to bym prosiła, żeby wszystkim wasz człowiek. To drugi kolek, on będzie sobie będzie takie właśnie na tydzień i wygląda się przeżyć. Ale to aż na zaczęło. Uwaga! Część osób ma nocleg w Lubomyślu i te osoby, które dostaną Lubomyśl, zabierają rzeczy i paka podwozi tam, tak? Od razu ogłaszam, że jutro wychodzimy stąd i nie czekamy nawet minuty, ponieważ jest jutro niedziela i w Licheniu harmonogram mszy świętych i innych uroczystości jest napięty i ciasny. Wychodzimy stąd jutro o godzinie 6.30. Się cieszcie, bo i tak pół godziny później, czy 35 minut nawet niż zawsze. Zawsze było 6 albo za 5. Wychodzimy 6.30 i idziemy do Lichenia. To jest odcinek 9 mniej więcej kilometrowy. Prawie 2 godziny drogi się idzie, więc musimy tam być na 8.30 już ustawieni, gotowi do wejścia. Więc żeby tam jeszcze chwilkę przed wejściem się napić wody, chociaż żeby na głodnego, to 6.30. Wychodzimy. Zapraszam do tego, żeby...